Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania materiał, który jest trochę nadprogramowy, ponieważ dzisiaj miałem wrzucić trochę inny filmik. Miały się pojawić pierwsze twierdze z klanem Suicide Elite Division. Natomiast idąc też za jakąś swoją tradycją, od jakiegoś czasu wiecie, że starałem się wykonywać misje osobiste, grindując nowe linie, czyli grindując linie, których mi pozostały. No i idąc do typa piątego, którego widzicie u mnie teraz na kanale nadprogramowo, bo jeszcze jak gdyby na starych materiałach na kanale pojawia się cały czas OI, znaczy nie OI, tylko OHO, przepraszam, to już jak widzicie udało mi się dojść i wyekspić ten pojazd. I wziąłem się za próbę zrobienia ostatniej misji na HTK-ach na obiekta 260, która polegała na całkowite uszkodzenia zadane, otrzymane i obronione przez pancerz. Muszą wynieść co najmniej 14 tysięcy punktów, a warunkiem pobocznym jest wygranie bitwy. Ponieważ na tę stronę wjechało mało czołgów, to zdecydowałem się wycofać za domek. Powiedziałem, że tam tak czy siak długo się nie utrzymamy. Pisałem tej E50, pisałem im, żeby wrócili, bo pozycja E50 i Carnaverona tam jest totalnie bez sensu, bo kwestia kiedy, bo to nie jest kwestia czy padną, tylko kiedy i jak szybko. Dlaczego schowałem się za ten domek? Żeby być osłoniętym od strzałów od obiekta 261. Teraz zdecyduję się wycofać za inny domek, żeby móc lepiej skontować przód, ponieważ no, Japończykami, jak Wam wspominałem, nie robi się sidescrapa raczej, tylko polega się na skontowaniu jego przodu, a przód przy skontowaniu potrafi odbić, ale jak widzicie, obiekt 416 na amunicji hit nie miał problemu z przebiciem się, ale teraz już po skontowaniu, nie wiem w co konkretnie strzelał, ale już przebić się nie mógł. Samobójczy wyjazd WZ 120, zakończony oczywiście szybkim zgonem. I jak widzicie, dodatkowo, żeby jeszcze utrudnić strzelanie w siebie, wbicie się w konkretne punkty, będę starał się poruszać tył, przód, żeby właśnie jeszcze ewentualnie część pocisku spróbować złapać na gąski. A mój pancerz odbija, a ile odbija, możecie zaobserwować tutaj, ile już odbił, jaka to jest wartość. Ponieważ specjalnie z okazji robienia tej misji dograłem sobie jakiegoś moda, który zlicza odbite obrażenia, no bo po prostu łatwiej wtedy skupić się na tym, czy musimy coś jeszcze odbić, czy musimy coś jeszcze przyjąć, bądź strzelić. Jak widzicie, całkiem poważnie zostałem już obity, a mam dopiero odbite 4400, no 4700, więc mówię, no kurde, chyba będzie ciężko, zwłaszcza, że mam tylko 1000 uszkodzeń i do tego straciłem 1600 punktów, no to jeszcze nijak się nie nadaje i 14 tysięcy razem się nie robi. Ale teraz strzał w 13,90. I dalej, przód, tył i tak właśnie to będzie wyglądało. Ta miejscówka jest o tyle właśnie dobra, że jeżeli przeciwnik nie zrobi synchronizowanego rusha, no to ja spokojnie coś tam mogę odbijać. Kluczem jest właśnie tak skontować przód, żeby on odbijał i za bardzo nie pokazywać boku. Z tyłu mam wsparcie artyleryjskie. Nie wiem, co robi setka. Powinna już wracać, ale dobra, nieważne. Oni zajmują się swoją częścią mapy. Ja staram się trzymać tutaj dużą, jak widzicie, ilość przeciwników zapysk, ale jak zobaczyłem, że jedzie Waffenträger S100, to szczerze mówiąc trochę zwątpiłem. Bałem się wyjechać bardziej, bo jest artyleria, ale w tym momencie arty już nie ma. Więc wiem, że w razie czego będę musiał starać się ewakuować. Zerkam jeszcze, jak tam stoi Barczat, żeby od niego ewentualnie nie obrywać. No co by nie mówić, Waffenträger to jest potężne działo, ja tylko zastanawiałem się, na jakim jest, właśnie jakie on ma działo zamontowane. Teraz przyjąłem potężną bułę od WZ-y i wyjeżdża Waffenträger. Pierwszy pocisk odbity. Sądząc po dźwięku, drugi pocisk odbity, jest to działo 15 cm. Jak widzicie, odbitych już mam 10820, zrobionych własnych 2200, więc to już daje 13 tysięcy i straconych punktów. W tym momencie misja na obiekta 260 już jest, o ile się nie mylę, wykonana. Ale gramy dalej. Trzeba jeszcze tę bitewkę wygrać, żeby mieć
Znaczy, żeby mieć z wyróżnieniem, no to trzeba jeszcze ją wygrać. Ale mam 8 do 5, sporą przewagę w HP-kach. Czułem, że raczej tej bitwy, jeżeli nie skapują nas, to raczej tego nie przegramy. Zobaczcie, już mam odbite prawie 13 tysięcy i wyjeżdża znowu Waffenträger. Niestety działo na to, jaki dystans bywa niecelny. Już odbitych ponad 15 tysięcy. Samymi odbitymi uszkodzeniami, na samych odbitych uszkodzeniach mam zrobione więcej niż wymagane do tej misji. Powiem wam, próbowałem to robić esetą, próbowałem to robić mausem. A tym bydlakiem, który, no, jeżeli trafimy na graczy ogarniętych, nie ma pancerza takiego wcale dobrego, bo ogarnięci gracze po prostu ładują w nas amunicję premium i przebijają nas praktycznie raz za razem. A na szczęście w tej bitwie gracze postanowili strzelać do mnie z apeków. Ja jeszcze umiejętnie ten przód skontowałem, dzięki czemu pancerz faktyczny miał jeszcze większą wartość. I udało się, jak widzicie, 16 110 odbić. Kwestia jeszcze jednej rzeczy. Mi wrzucałem screen. 16 800 tu pokazuje, czyli jednak tam gdzieś był jakiś błąd zliczany, chyba z tego co kojarzę. Nieważne. Udało mi się już tak czy siak tę misję na tej mapie właśnie, tylko że w trybie ataku, tym typkiem zrobić. Zresztą wrzucałem wam screeny na Facebooka. Tam miałem odbite 13,5 tysiąca podczas atakowania na Erlenbergu, jak zbijałem sobie gwiazdkę, ale wtedy nie miałem jeszcze ostatniej misji na 260 aktywną, bo robiłem misję na 5000 uszkodzeń i nie stracić ani żadnego modułu, ani żadnego załoganta do końca bitwy. I jeszcze przetrwać bitwę. Więc byłem zły, znaczy może nie byłem zły, ale tak sobie myślałem, że kurde, teraz pewnie będę się męczył nie wiadomo ile, żeby zrobić tę ostatnią misję. A tak po zagraniu kilkoma różnymi czołgami ciężkimi, w końcu zdecydowałem, że będę grał raz mausem, raz typem, raz mausem, raz typem. No i jak widzicie, udało się na typie, czyli można powiedzieć, że warto było robić, jak z mojego punktu widzenia, linię japońskich hateków, bo nie dość, że idąc tą linią zrobiłem dwa medale pula, które były tak jakimś tam jednym z medali, których w tej grze jeszcze nie miałem, i to już całe legendy o tym powstawały. Do tego, ekspiąc te pojazdy, zrobiłem sporo misji na HT-kach prowadzących do 260. To jeszcze na pojeździe, który jest zwieńczeniem tej linii, zrobiłem ostatnią misję do obiekta 260, jeśli chodzi o czołgi ciężkie. Czyli na chwilę obecną raport w misjach wygląda tak, że artylerie zrobione z wyróżnieniem i hateki zrobione z wyróżnieniem. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła odznaka tylko drugiej klasy, ale nie to jest najważniejsze. Wpadł Coolheaded, wpadło wsparcie, stalowa ściana oraz High Caliber. 4476 punktów własnych, do tego 1642 po asyście i jeden frag dało 907 bazowego expa. Ale 14 strzałów oddanych, 8 trafionych, 4476 punktów uszkodzeń zrobionych, 1669 na dystansie powyżej 300 metrów. I tu zaczynają się rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. 47 strzałów przyjętych, z czego 42 bez penetracji. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz 16220. Czyli jeżeli dodamy tak 16220, dodać 4400, no to już mamy ponad 20,5 tysiąca, do tego jeszcze te HP-ki, które straciłem, to już jest całkiem konkretna ilość z nadwyżką, jeśli chodzi o wykonanie tej misji. Na czysto udało się zarobić 33 tysiące. I tak oto wyglądała ostatnia misja na HT-kach, na obiekta 260. Teraz trzeba będzie się skupić chyba na ostatniej misji, na TD-kach. Jeżeli materiał się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć.